Wiele osób ostatnimi czasy prosiło o dłuższe odcinki. Musicie jednak zrozumieć, że wstawianie dłuższych filmów codziennie jest uciążliwe. Mam jednak dosyć ciekawy pomysł. Około 4 lata temu, swoją drogą kawał czasu, stworzyłem pewną historię. Historię nie będącą horrorem, lecz czym dokładnie, możecie się przekonać. Trwa ona łącznie ponad 6 godzin, więc nie zamknę tego w jednym filmie. Tym bardziej, że jeden z 15 aktów nadaje się jedynie do odsłuchania na komputerze. Udostępniłbym wam to natychmiast, jednak jest z tym pewien problem. Jak wspomniałem, było to 4 lata temu. 4 lata uczyłem się manipulacji głosem, co do tej pory często mi chwalicie. Jednak to były początki. Początki również na starym mikrofonie, więc jakość tego opowiadania może pozostawiać wiele do życzenia. Niemniej jednak na moim poprzednim kanale historia przyjęła się niezwykle dobrze. I to dzięki niej nabyłem takiej pasji do pisania. Dziś więc zademonstruję wam pierwszy akt mojej historii. Zaś wy sami będziecie oceniać, czy chcecie, by seria została przesłana w całości, czy wolicie pozostałe filmy. Sama historia pojawiać się będzie raz w tygodniu. Powiedzmy, że co poniedziałek lub piątek. To już zależy od was. Zaś ja przed każdym aktem będę dorzucał taką, jak ta właśnie, mini odezwę do was. Mam nadzieję, że się wam spodoba, bo pomimo licznych błędów zarówno w pisowni, gdy dopiero poznawałem świat literatury, jak i błędów narracyjnych, gdy zaczynałem czytać ludziom, sama historia jest dla mnie niezwykle nostalgiczna. I mam nadzieję, że wciągnie was na tyle, że postanowicie przesłuchać do końca. Cóż, ode mnie to jednak na tyle. I zapraszam serdecznie do odsłuchania. Rozpruwacz, akt pierwszy. Śmierć to nie koniec życia, a początek nieskończoności. Pete Carter. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. A kiedy tak się dzieje, trzeba powrócić do szarej codzienności. Wakacje dobiegły końca. I 16-letnia Ania po pobycie we Włoszech musiała powrócić do kraju. Zaczynała właśnie naukę w pierwszej klasie liceum, do czego była nastawiona dość obojętnie. Radziła sobie w szkole bardzo dobrze, co było wynikiem ciągłego siedzenia przy książkach. Choć znajomi zapraszali dziewczynę na różne wyjścia, imprezy czy tym podobne, ona była zbyt nieśmiała, aby się zgodzić. Jednak była dość lubiana, mimo iż nikt tak naprawdę nic o niej nie wiedział. Długowłosa blondynka, szczupła i zgrabna, o dużych piersiach, kształtnych biodrach i długich nogach. Miła, często uśmiechnięta twarz, częściowo zakryta blond grzywką, opadającą na jedno z jej jasno-niebieskich, lekko podkrążonych oczu. Była bardzo ładna, lecz sama nie zdawała sobie z tego sprawy, co jeszcze bardziej podobało się płci przeciwnej. Była bardzo sprawna fizycznie i inteligentna. Błyskotliwa. Mówiła płynnie w trzech językach: polskim, angielskim i włoskim. Wszyscy byli nią zaciekawieni, ponieważ z takimi predyspozycjami i umiejętnościami mogła już w tym wieku zajść dość wysoko. Jednak Ania nie uważała się za osobę ponadprzeciętną. Nauka była dla niej przyjemnością i nie zwracała uwagi na zdanie innych ludzi. Przez cały czas zamknięta w swoim małym świecie. Dziś pierwszy dzień szkoły. Ania wstała o 6:00, wszystko przygotowała i wyszła. Jednak idąc do szkoły, wcale nie była tym zainteresowana. Od rana chodziło za nią dziwne uczucie, że ktoś ją obserwuje. Gdy weszła na podwórko szkolne, podbiegł do niej dziwny chłopak, którego nigdy wcześniej nie widziała. I chwycił ją mocno za rękę. Wyglądał bardzo dziwnie.
Był zgarbiony, postawą przypominał modliszkę. Jego oczy były powiększone, a źrenice pozbawione wyrazu. Wyglądał, jakby chwilę temu coś wziął. Uśmiechnął się sztucznie i głośno wykrzyknął. Cześć, Aniu. Chodź ze mną. Zabawimy się. No chodź. Nalegał dziwny chłopak, zaczynając szarpać dziewczynę za rękę. Ania lekko się wystraszyła i szybkim ruchem wyrwała się z jego uścisku, po czym powoli odsunęła się krok w tył. Chłopak zdawał się być w szoku. Zacisnął zęby, zmarszczył brwi i przymrużył oczy, po czym kręcąc głową odbiegł pojękując. Zdziwiona i zakłopotana nastolatka uznała to za coś nieistotnego i po chwili weszła do szkoły. Wchodząc na korytarz, zestresowała się. Nikogo nie rozpoznała. Jednak wchodząc do swojej klasy, zobaczyła kilka znajomych twarzy, co sprawiło, że odetchnęła z ulgą. Nie chciała z nikim rozmawiać. Po prostu nie czuła się komfortowo wśród obcych. Usiadła jak zawsze sama w pierwszej ławce, wyjęła książki i cierpliwie czekała na dzwonek. Po chwili jednak podeszła do niej jedna z obcych dziewcząt i próbowała nawiązać rozmowę. Ania nie chciała jednak zawierać znajomości, a po chwili zadzwonił dzwonek. Wtedy nastolatka z miłym uśmiechem pokiwała głową, dając w kulturalny sposób znać obcej koleżance, że powinna już odejść. Po chwili do klasy weszła wychowawczyni, przedstawiła się i zaczęła lekcję. Przebiegała ona dość normalnie. Ania była skupiona, mimo że znała temat lepiej niż nauczycielka. Jednak nie wychylała się ani trochę, bojąc się, że skupi na sobie uwagę wszystkich. Po chwili drzwi się otworzyły i do klasy wszedł kolejny, dziwny chłopak. Swoim nietypowym wyglądem od razu przykuł uwagę wszystkich, nawet Ani. Miał około 2 metry wzrostu, do tego czarne wojskowe buty z kolcami na około podeszwy, które dodawały mu kilku dodatkowych centymetrów. Był blady, niesamowicie blady. Posiadał karnację wampira lub po prostu trupa. Miał czarne włosy z grzywką do połowy zakrywającą specyficzne gogle, przez które ani trochę nie było widać jego oczu. Był ubrany w czarny, rozpięty płaszcz, sięgający mu do kostek, pod którym była czarna koszulka z czaszką wytkniętą w spodnie. Cały tors był ukośnie związany łańcuchem opartym o prawe ramię i lewe biodro. Na szyi miał łańcuch z dużym krzyżem, wiszącym na środku jego klatki piersiowej. Miał czarne, wytarte i podarte dżinsy z łańcuszkami przyczepionymi do kieszeni i spięte dużym pasem wybitym ćwiekami z bardzo dziwną sprzączką. Sprzączka ta miała idealnie odwrócony kształt oka. Można by je nawet uznać za prawdziwe, gdyż wydawało się rzucać przyszywające spojrzenie przed siebie. Równie dziwne były rękawice, które chłopak nosił. Czarne rękawice bez palców uzbrojone w kolce po zewnętrznej stronie dłoni i nadgarstka. Ze złotymi czaszkami po wewnętrznych stronach dłoni. Ogólny wygląd chłopaka był jak z jakiegoś horroru lub innego chorego filmu. Jednak taki wygląd okazał się pociągający, gdyż wszystkie dziewczyny w klasie po chwili chciały poznać nowego kolegę. Jednak Ania miała co do niego inne uczucia. Czuła strach. Wielki strach. Nie taki jak dziś przed szkołą, gdy poznała dziwnego wielbiciela, lecz prawdziwy strach. Przerażenie, jakie czuje ofiara tuż pod ostrzem zabójcy. Strach, jaki czuje człowiek stojący u progu śmierci. Strach, którego słowa nie opiszą, a racjonalne myśli nie wyjaśnią. Jednocześnie jednak w jego twarzy widziała kogoś ważnego. Przyjaciela, miłość, opiekuna,
starszego brata. Nie była pewna i jednocześnie nie rozumiała, dlaczego do kogoś takiego czuje tak silny strach. Chłopak po wejściu zamknął za sobą drzwi i bez słowa poszedł na koniec sali. Usiadł w tylniej ławce, otworzył okno i zaczął wpatrywać się w niebo, zupełnie ignorując wychowawczynię. Zdenerwowana nauczycielka stanowczym głosem kazała mu się przedstawić. Jednak chłopak nie zareagował na to i dalej wpatrywał się w niebo. Nauczycielka zakłopotała się, lecz po chwili kazała uczniowi wstać, równie stanowczym głosem. Chłopak jeszcze przez chwilę nie reagował, po czym podniósł się z krzesła i cichym, lekko zachrypniętym głosem powiedział: "Nazywam się Pete Carter. Miło mi was poznać." Po czym usiadł, znów obracając głowę w stronę okna. Wychowawczyni, nie chcąc ryzykować swojego autorytetu, nie zareagowała na to, że zrobił to bez jej pozwolenia. Po czym dodała: "To nowy uczeń w naszej szkole. Przyjechał do nas z zagranicy, więc może nie wiedzieć, jakie mamy tu obyczaje. Miał długą przerwę w szkole, także jest starszy od was o 3 lata. Powiedziała nauczycielka, jednocześnie kierując wzrok na dziennik. Po chwili milczenia dodała jeszcze, iż jego strój nie jest ubraniem do szkoły i poprosiła, aby jutro ubrał się inaczej. Jednak nowy uczeń znów zignorował nauczycielkę, nie odrywając wzroku od okna. Po tym zdarzeniu zaczęła się normalna lekcja. Nauczycielka realizowała temat, a Ania starała się być skupiona. Jednak cały czas miała dziwne uczucie, że coś jakby każe jej spojrzeć w stronę ostatniej ławki. Na samym początku zrobiła to, jednak nic się nie stało. Chłopak dalej patrzył w niebo, więc dziewczyna ponownie odwróciła wzrok i postanowiła zignorować tą dziwną potrzebę. Mijały kolejne minuty, a uczucie nie słabło. Gdy stało się naprawdę silne, Ania usłyszała w swojej głowie przerażający głos, mówiący jej: "Spójrz na mnie, na mnie." Nastolatka odruchowo odwróciła głowę, lecz znów nic nie zobaczyła. Lekko przestraszona, wetknęła nos w kartki książki, nie wiedząc, co się dzieje. Potrzeba była coraz silniejsza, a dziewczyna coraz bardziej przestraszona. Po chwili głos znów przemówił, tym razem znacznie głośniej. "Jestem już blisko." Ania ze strachu nie wiedziała, czy obrócić głowę. Zaczęła się pocić, a jej tętno znacznie przyspieszyło. Po chwili, lekko drżąc, znów odwróciła się ku ostatniej ławce. Pete siedział w ten sam sposób, lecz gdy na niego patrzyła, uczucie słabło. Po chwili próbowała znów spojrzeć w zeszyt, lecz gdy odwracała głowę, chłopak lekko obrócił się w jej stronę, jednym okiem rzucając na nią spojrzenie. Gdy ich oczy się spotkały, usłyszała wewnątrz swojej głowy przerażający dźwięk, jakby oddech mordercy obijał się o ściany jej czaszki, powodując silny ból, pogłębiający tylko jej strach. Przerażona dziewczyna natychmiast odwróciła wzrok przed siebie. Jednak ani ból, ani strach nie ustały. Serce Ani znacznie przyspieszyło i napadły ją silne dreszcze. Cała zbladła, nie wiedząc, co ma zrobić, a uczucie wciąż narastało. W tym momencie znów usłyszała słowa wewnątrz swojej głowy, lecz tym razem było to coś innego. Milion przerażających głosów naraz wykrzyczał, wypełniając jej głowę bólem, a serce paniką. Chodź do mnie. Po czym coś jakby zmusiło przerażoną Anię do odwrócenia się. Dziewczyna spróbowała zamknąć oczy, lecz nie dała rady i jej wzrok skierował się na ostatnią ławkę. Pete patrzył prosto na nią,
zaciskając zęby w przerażającym uśmiechu, a z jego ust leciała krew. Tuż za nim stały trzy kobiety, ubrane w czarne, podarte suknie i trzymały świece. Ich twarze były tak zniszczone, że właściwie była to tylko rozerwana skóra na czaszkach, oblana krwią i ropą z obficie krwawiących oczodołów. Wszyscy oni przeszywali wzrokiem Anię, a jej głowa pękała od rozdzierających serce tysięcy krzyków. Dziewczyna poderwała się z miejsca i zaczęła krzyczeć, jednocześnie zamykając oczy, po czym ze strachu prawdopodobnie straciła przytomność. Nagle wszystko ucichło. Wszystkie głosy i krzyki zniknęły. Po chwili dziewczyna obudziła się w klasie, na tej samej lekcji. Odruchowo odwróciła się w stronę ostatniej ławki, lecz chłopak dalej siedział wpatrzony w okno. Nikt na nic nie zwrócił uwagi. Cała ta chora sytuacja wyglądała na zwykły sen. Ania powoli dochodziła do siebie, lecz jej podświadomość mówiła, że nie był to tylko zwykły koszmar. Dziewczyna jednak nie chciała dopuścić do siebie wiadomości, że to mogło dziać się naprawdę. Lekcja trwała, a Ania z każdą chwilą coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że to nie działo się naprawdę. Co jakiś czas odwracała głowę, aby upewnić się, że nic się tam nie dzieje. Po chwili zadzwonił dzwonek i zaczęła się długa przerwa. Ania zaczęła jeść kanapkę, przygotowaną przed wyjściem z domu, i czekała na następną lekcję. Jednak przez cały ten czas nie mogła oderwać wzroku od tajemniczego chłopaka z ostatniej ławki, który zdawał się coś rysować. Dziewczyna nie wiedziała, jak ma się zachować. Chciała podejść do niego, aby chociaż trochę rozwiązać wątpliwości na temat zdarzenia z poprzedniej lekcji. Jednak strach dalej nad nią dominował. Bała się, co może się stać, jeżeli ten koszmar wcale nie był snem. Nie rozumiała, dlaczego nie jest co do tego pewna. Coś wewnątrz niej mówiło, że za tymi goglami może skrywać się coś dziwnego. Wtedy nowy uczeń na moment podniósł głowę znad kartki i ich spojrzenia ponownie się zderzyły. Trwało to tylko ułamek sekundy, a Pete sprawił wrażenie, jakby nie zauważył Ani, zaś ona, patrząc w jego oczy, nie poczuła nic dziwnego. Żadnego bólu, echa czy czegoś innego. Wtedy dziewczyna nabrała odwagi i podniosła się. Podeszła do chłopaka, który ciągle zajmował się rysunkiem. Po chwili do Ani znów powróciła nieśmiałość, przez co nastolatka zakłopotała się. Chciała się wycofać, jednak było na to za późno. Stanęła za Pitem i po chwili wyszeptała. Cześć. Cześć, odpowiedział cicho chłopak, jeszcze bardziej onieśmielając Anię. Dziewczyna do ostatniej chwili miała nadzieję, że chłopak zignoruje ją, tak jak inne dziewczyny. Jeszcze przez chwilę się nie odzywała, po czym spojrzała Pitowi przez ramię, aby zobaczyć jego rysunek. Pomyślała, że może to być dobry temat na rozpoczęcie rozmowy. Na kartce narysowana była Anielica na tle pentagramu. Jej twarz była wręcz identyczna do twarzy Ani, jednak bardziej przypominała lalkę. Jej prawe oko krwawiło, a z lewego płynęły łzy. Ania była bardzo zdziwiona. Nie samym obrazem, a tym, że był on namalowany z takim talentem i umiejętnościami, że gdyby był pomalowany i oprawiony, ludzie braliby go za zdjęcie. Jest piękna, cicho stwierdziła nastolatka, jednocześnie pochylając się nad obrazkiem i zbliżając twarz do nieznajomego. Wtedy znów nastało kilka sekund milczenia, po czym Pete tak samo cicho podziękował i znów skierował wzrok ku niebu. Znasz tę dziewczynę? Zapytała Ania, już z większą odwagą w głosie, widząc, że udaje się jej nawiązać z nim rozmowę. Pete wziął głęboki oddech i odpowiedział, wydychając powietrze. Być może. Ania, nie rozumiawszy odpowiedzi, pytała dalej.
Jesteście razem? Nie. Przyjaźnicie się? Nie. Mieszka może gdzieś tu? Po tym pytaniu Pete znów wziął głęboki oddech i szybko wyrzucił z siebie powietrze. Ania zakłopotała się, pytając siebie, czy powiedziała coś nie tak. Jednak Pete, po kolejnym oddechu, nie odwracając wzroku od nieba, odpowiedział bardzo zamyślonym tonem. Kto wie? Może i tak? Ania, słysząc to, przeanalizowała całą rozmowę oraz rysunek i doszła do wniosku, że dziewczyna ta może nie żyć, a ona, pytając o nią, zraniła jego uczucia. Jednak ciekawość zwyciężyła i nastolatka spytała: czy ona nie żyje? Po usłyszeniu pytania, Pete oderwał głowę od okna, oparł się na krześle, wykrzywiając głowę ku górze. Chwilę pomilczał, po czym znów odpowiedział, wydychając powietrze. Chyba tak. Ania, słysząc odpowiedź, spuściła wzrok. Było jej przykro, że o to spytała. Wiedziała, że nie może cofnąć czasu, aby o to nie spytać, więc po prostu cicho przeprosiła. Nie masz za co przepraszać, odpowiedział Pete z lekkim uśmiechem, kierując wzrok na Anię. Gdy ich oczy się spotkały, Ania poczuła wielką ulgę i odruchowo powoli chwyciła Pita za ramię. Gdy patrzyli na siebie, dziewczyna czuła, jak wszystko, co złe, ją opuszcza. Jakby Pete zdjął z jej pleców ogromny ciężar i sprawił, iż może wszystko. Chciała, aby ta chwila trwała wiecznie i mimo, iż dalej się go bała, nie myślała, że może ją skrzywdzić. Po chwili chłopak skierował wzrok na wewnętrzną stronę swojej prawej dłoni, jakby smutniejąc. Śmierć jest wszędzie. Nie można jej powstrzymać. Możesz poderżnąć jej gardło, a nie odniesie obrażeń. Możesz zasłonić się krzyżem, a nie zrobi to na niej wrażenia. Możesz wezwać na pomoc samego diabła, a zaśmieje mu się w twarz, po czym i tak cię zabierze. Nic nie możesz z nią zrobić. Jedyne, co ci pozostaje, to czekać na nią cierpliwie, a gdy przybędzie, wpuścić ją z uśmiechem, zrobić jej herbaty, pogadać o starych czasach, pośmiać się, może nawet partyjka w karty. Zapytać, o co się chce. W końcu ona wie wszystko. Nie okłamie cię, ponieważ nie ma w tym żadnego interesu. Po czym uścisnąć jej bladą dłoń, pożegnać się i odejść tam, gdzie jest ci odejść pisane. Śmierć to nie koniec życia, a początek nieskończoności. Jeśli to zrozumiesz i uwierzysz, będziesz uśmiechać się, patrząc w oczy śmierci, gdy przyjdzie pora na ciebie. Dziewczyna, słysząc tą wypowiedź, bardzo się zdziwiła. Nigdy nie myślała tak o śmierci i tym, co potem, a jednocześnie spojrzała na Pita w zupełnie innym świetle. Patrząc na niego, czuła się spokojna, a po tym, co powiedział, będąc z nim, nie bała się nawet śmierci. Gdy zaczęła się lekcja, Ania przysiadła się do chłopaka i kiedy tylko mogła, patrzyła mu w oczy. Nie była pewna, co właściwie teraz czuje, ale stwierdziła, że wreszcie przy jakiejś osobie czuje się szczęśliwa. Po kilku lekcjach uczniowie rozeszli się do domów. Ania przez chwilę szukała Pita, aby poprosić go, by ją odprowadził, lecz on rozpłynął się w powietrzu. Po 10 minutach poszła do domu. Po chwili spaceru spojrzała w niebo i zauważyła nad sobą wielkie stado kruków przelatujących tuż nad nią. Kruk był zwiastunem śmierci, więc patrząc na nie, poczuła, jakby Pete był tuż obok. A nawet przez chwilę wydawało się jej, że słyszy jego głos mówiący: do widzenia. Po tym zdarzeniu Ania wróciła do domu z uśmiechem. Nie spodziewała się jednak jeszcze, co przyniesie jej ta znajomość.